że zupełnie nie panuję pod presją nad sytuacją. Nie wiem, może mam miesiączkę. A ty jesteś... Nie, nie, ale często mnie mylą. Z kim? Z Rafałem Siadaczką. Taki piłkarz. Ja myślałam, że ty jesteś Dawid Podsiadło. Nie, no tak, to jeszcze nie słyszałem. Słuchajcie, mógłbym pożyczyć telefon, bo mu się rozładował, a mam tutaj spotkanie, nie wiem gdzie dokładnie. Słuchaj, Rafał. Ten telefon ma tylko moje odciski palców i to się nie zmieni. W ten sposób, jeśli zostanę zamordowany, to jedyne odciski. Nie dam rady. Kurwa! Nie dam rady. Myślałam, że ty jesteś Dawid Podsiadło. A nie, to tego jeszcze akurat nie słyszałem. Macie może telefon, bo mój padł, a mam tu spotkanie i nie wiem, gdzie dokładnie. Słuchaj, Rafał. Ten telefon ma tylko moje odciski palców i to się nie zmieni. W ten sposób, jeśli zostanę zamordowany, to jedyne odciski będą należały do mordercy. Sprawa rozwiązana. Ale ja nie jestem mordercą. Dokładnie. To powiedziałby morderca. A co powiedziałby nie morderca? Że nie jest mordercą, ale szczerze. Ja mogę. To ja po prostu zadzwonię. Chodź, tak. Zostaw to, zostaw, chodź. Jest jakiś zboczeniec. Przestań. Wchodzę ci do samochodu. Nie, Darek, ja jestem przekonany. Nie dam rady. Nie dam, kurwa, Jezus. Rady. Nie jestem w stanie. Ale moim zdaniem mamy to. Nie, kurwa, nie. Wydaje mi się, że teraz coraz bardziej docenia się wkład kobiet w budowanie cywilizacji. Tak, ja też czuję, że to nasz czas. Gdyby ktoś mnie zbudził w środku nocy i spytał Andrzej Grubba czy papież Polak, bez zawahania odpowiedziałbym Andrzej Grubba. W tym starciu niestety Jan Paweł jest drugi. Dlaczego ktoś miałby cię budzić w takiej sprawie? Musisz bardzo cenić Andrzeja Grubbę. Bardzo. A, i wysłałem ci to zestawienie szklanych butelek z całego regionu. Tak szybko? Super, dzięki, Fran. O! Szukałem cię. Tak, Darku? Tak. Słuchaj, nie wiem, czy już czytałaś o wczorajszym meczu Laomena z Ding Yangiem. Nie, jeszcze nie. Nie? Zgotowałem się. Asia! Potrzebuję wszystkie teksty mojego wujka. Amen. Wujka? Wujka na amen. Jeszcze raz, a to było super. A weź jak on ci zaskoczy, odwróć ten jogurt szybko na biurko. Proszę wszystkich o uwagę. Siadaj. Wiem, że w waszych głowach od rana wibruje jedna myśl. Czy Michał Holz ma jeszcze jajca? Przepraszam. Przepraszam bardzo. Hej, drogi chłopcy w las, hej, tam ster, lewo na burt. Widmo śmierci bliskie było, lecz łaskawy był nam Bóg. Razem wszyscy! Hej, drogi chłopcy w las, hej, tam ster, lewo na burt. Widmo śmierci bliskie było, lecz łaskawy był nam Bóg. Samotka! Brawo! Bardzo dziękuję. Raz, Kasia, słyszysz mnie? Tak. To mnie dodawał chyba Mieszku Szacun i bez kciuka. Dobra, dobra. Mieszku Szacun. To chyba też bez tego. Dobra, bez tego. Tak. Jestem niewierzący, ale pragnę. Słuchajcie, kochani.